Cześć, tu Bork, Retrogralnia, witam Was serdecznie, a dzisiaj pogadamy sobie o kolejnym zamienniku układu dźwiękowego SID do Commodore 64, tym razem o ARMSID-zie, o naprawdę dobrym zamienniku. Dzisiejszy film sponsoruje firma PCBWay, kompleksowy dostawca wszelkich usług związanych z produkcją, a także montażem prototypowych płytek PCB. Wśród usług PCBWay możemy znaleźć m.in. produkcję płytek zwykłych, standardowych, zaawansowanych, giętkich, sztywnogiętkich, a także usługę montażu, również dwustronnego. Cena produkcji pojedynczej płytki to 5-10 dolarów, przy czym nowo zarejestrowani użytkownicy otrzymują 5 dolarów gratis. No, z tego wynika, że pierwsze zamówienie jest darmowe. Montaż jednej do 10 sztuk płytek to 30 dolarów z darmową dostawą. Ja ze współpracy z tą firmą bardzo się cieszę, bo dzięki niej, mam nadzieję, na naszym kanale pojawi się dużo więcej filmów trochę bardziej technicznych, a kto wie, może ja nawet nauczę się jako tako lutować. Nie przedłużając jednak tego bloku reklamowego, wróćmy do tematu głównego tego filmu. O SID-ach już nakręciłem tyle filmów, że chyba naprawdę już dokładnie wiecie, o czym dzisiaj będę mówił. Dla przypomnienia tylko dodam, że na początku w Commodore'ku montowane były tak zwane stare SID-y układy MOS 6581, a następnie już nowe w tych Commodore'kach w takich o budowie C i G były to układy MOS 8580. Obydwa te układy brzmiały trochę inaczej, były zasilane innym napięciem zasilania. No generalnie były też produkowane w różnych technologiach produkcji. No ale o tym już słyszeliście. Jeśli nie słyszeliście, to zapraszam do obejrzenia tych filmów, które tutaj linkuję na górze w zakładkach. Faktem jest jednak, że te układy, szczególnie ten starszy, dosyć często się psują, a zdobyć nowe już jest niestety niezwykle trudno. W związku z tym na rynku pojawił się szereg zamienników. Część z nich już Wam pokazywałem, o części już opowiadałem. Tym razem opowiem o czeskim wynalazku układzie ARMSID. Jeśli chodzi o możliwości ARMSID-a, to emuluje on zarówno stary układ 6581, jak i nowy układ 8550. Po włożeniu ARMSID-a do Commodore'ka wykryje on to, w jakim Commodore'ku jest umieszczony i w zależności od tego automatycznie ustawi się na emulację starego lub nowego SID-a. Ale dzięki programowi konfiguracyjnemu można oczywiście to ustawienie zmienić i ręcznie wymusić to, czy mamy emulować stary SID, nowy SID, czy mamy się ustawiać automatycznie w zależności od tego, w jakim Commodore'ku ten SID, ARMSID jest umieszczony. Jeszcze ten program konfiguracyjny posiada kilka rozszerzonych możliwości, między innymi jest to ustawianie działania filtrów. Możemy tutaj ustawić na przykład to, jak mocno mają działać filtry w momencie, w którym układ ARMSID działa jako MOS 6581 i mamy tutaj całkiem sporą gamę siły, jaką możemy ustawić od najmniejszej do największej. Jest to dosyć ważne ustawienie, ponieważ jak już wiele razy wspominałem, stare SID-y brzmią totalnie różnie w zależności od egzemplarza. I moc działania filtrów, w zależności od tego, na jaki egzemplarz się trafi starego SID-a, jest naprawdę różna. No ale ja sobie tutaj ustawiłem oczywiście to ustawienie średnie, żeby jakoś tak posłuchać uśrednionego starego SID-a. Możemy też sobie ustawić częstotliwość, od której filtr zaczyna działać w starym SID-zie. Tutaj znowu jest to zależne od tego, na jaki SID oryginalnie się trafi. Znowu tutaj ustawiłem sobie wartość średnią. Możemy sobie też zmieniać to, jak działa filtr w układzie MOS 8580, jeśli ARMSID jest ustawiony na jego emulację. Też jest tutaj kilka możliwości przestawienia, ale powiem Wam szczerze, że z tego, co wynika z badań, to te nowe SID-y jednak generalnie grają. Wiadomo, każdy trochę inaczej, ale raczej są do siebie zbliżone. Także tutaj znowu ustawiłem wartość średnią i ostatnie ustawienie to jest też również ustawienie częstotliwości, od jakiej ma ten filtr w nowym SID-zie zacząć działać.
Tutaj znowu warto chyba sobie ustawić wartość średnią. Możemy sobie tą konfigurację albo zapisać na chwilę. Wiadomo, zostanie ona skasowana przy restarcie komputera, właściwie przy wyłączeniu komputera, albo możemy sobie tę konfigurację permanentnie zapisać w układzie, tak by to już zostało nam na zawsze. Od nowej wersji firmware'u, co prawda nie wspominałem o tym, ale można sobie w tym ARMSID-zie firmware update'ować i robi się go bezpośrednio z Commodore'ka, po prostu uruchamiając program na Commodore'ku, który ten firmware update'uje. Od tej nowej wersji programowania 2.12 możemy sobie jeszcze oprócz ustawień filtrów zmienić ustawienie takiego czegoś, co się zwie DigiFix. DigiFix to było tak naprawdę przylutowanie do układu, nowego układu 8580, jednego bodajże rezystora, który powodował, że sample odgrywane na tym układzie w sposób, który działał na starym układzie, działały również na nowym układzie. I tutaj możemy sobie tą opcję ustawić jako sprzętową albo zaemulować software'owo. Ale przyznam się szczerze, że ja sobie tego nie będę uruchamiał i generalnie nikomu tego nie polecam, bo jest to trochę bez sensu. Jeśli chcemy sobie standardowo słuchać dźwięków, muzyki, sampli, które są przystosowywane do działania na starym SID-zie, to po prostu możemy sobie uruchomić tę emulację starego SID-a. A jeśli chcemy posłuchać sobie dźwięków, sampli, muzyki, która jest przystosowana do nowego SID-a, to możemy sobie tu po prostu ustawić działanie nowego SID-a. Także to ustawienie DigiFix, które było po prostu kiedyś przez ludzi uznawane za takie patchowanie nowego SID-a do starego SID-a, ale mało kto tak naprawdę to robił, bo z tego co słyszałem, to po prostu mega, ale to mega psuje brzmienie nowego SID-a, jest według mnie no takie trochę nadmiarowe. Nie wiem po co właściwie tutaj jest, no ale zawsze fajnie, że jest. Gorzej jakby nie było, prawda? Bystre oko komodorowca może zauważyć, że tutaj w tym programie do konfiguracji tego ARMSID-a mamy też trochę informacji na temat tego, jak w danym momencie skonfigurowane jest dane urządzenie. Mamy tutaj podany adres D400, mamy tutaj wersję firmware'u 2.12, mamy tutaj zaznaczone, w jakim trybie on działa, w trybie teraz MOSA 8580, ale ciekawa informacja, mamy tutaj informacje o dwóch wartościach, o wartości pod X i pod Y. A wartości pod X i pod Y to są tak naprawdę wartości rejestrów, które są po prostu pinami w portach joysticka Commodore'ka. I są one wykorzystywane przez pióra świetlne, pistolety świetlne oraz przez paletki. I jest to bardzo ważna informacja, że ten ARMSID właśnie obsługuje tego typu urządzenia. Bo jeśli sobie kupicie na przykład SwimSID-a albo jakiś inny tani zamiennik SID-a, to się okazuje, że tam te urządzenia nie są obsługiwane. Także to jest kolejny plus, jeśli chodzi o użyteczność tego układu. Można sobie za pomocą tego układu pograć na Commodore'ku w Ponga na paletkach, czy poszczelać w Operation Wolf pistoletem. Znaczy ja sobie zdaję sprawę, że mało kto posiada paletki albo pistolet świetny, ale bardzo fajnie, że taka możliwość w ARMSID-zie istnieje. Jeszcze taka ciekawostka dla posiadaczy Ultimate 64. Okazuje się, że ARMSID jest po prostu wykrywany standardowo przez system Ultimate'a jako układ. Możecie zobaczyć, że tutaj w sokecie 2 siedzi ARMSID, czyli system rozpoznał, że mamy tutaj ARMSID-a. I co ciekawe, po włożeniu ARMSID-a pojawia nam się w menu konfiguracji tego układu, gdzie możemy sobie zobaczyć wersję firmware'u. Możemy się przełączyć pomiędzy emulacją starego lub nowego SID-a. Możemy sobie zmienić siłę działania filtrów. Możemy sobie zmienić częstotliwość początku działania filtra. To samo możemy sobie zrobić dla układu 8580. Czyli możemy zrobić praktycznie wszystko to, co mogliśmy zrobić za pomocą oryginalnego programu konfiguracyjnego. Jedyna rzecz, której tutaj nie ma, to ten DigiFix, ale jak już mówiłem, osobiście w ogóle odradzam używanie tych opcji. Także według mnie wszystko to, co jest potrzebne do konfiguracji ARMSID-a, można bezpośrednio zrobić w
poprzez User Interface Ultimate 64. Zanim przejdziemy do słuchania dźwięków, jakie wydaje ARMSID, to jeszcze informacja, którą muszę podać, bo na pewno się będziecie o to pytali w komentarzach, gdzie można kupić to cudo i za ile. Otóż można je kupić na czeskiej stronie Retrocomp 3 za 27 euro, czyli za około 120 zł. Jest to bowiem całkowicie produkt czeski. Te 120 zł jak na zamiennik SIDA i to jeszcze grający, co zaraz usłyszycie, całkiem, a nawet powiem bardzo dobrze, to jest całkiem sensowna cena. Układ ARMSID, jak sama nazwa wskazuje, zbudowany jest w oparciu o procesor ARM, a jest to dokładnie bodajże Cortex M4 taktowany prędkością 100 MHz, czyli całkiem szybka jednostka, 100 razy szybsza od procesora, który znajduje się w samym Commodore 64. Tak mocny procesor pozwala już na w pełni programową emulację samego układu SID. Tak, ten ARMSID to jest nie sprzętowa emulacja, jaka była na przykład w SwimSidzie, czy na przykład jaka jest w Ultimate 64 w UltiSidach. Jest to emulacja tutaj typowo programowa. Jest to chyba nawet ta sama emulacja, jaką możemy znaleźć w emulatorze Commodorka w WISE. Ale tutaj nie jestem do końca przekonany, ale wydaje mi się na 99%, że w ARMSIDzie jest zaimplementowana emulacja tak zwanego RESIDA, czyli bardzo dokładna, naprawdę bardzo dokładna emulacja, ale programowa układu SID. No i tutaj się możemy zastanowić, czy to, że mamy tutaj do czynienia właśnie z programową, a nie sprzętową emulacją, to plus czy minus. No i okazuje się chyba, że jest to plus. A dlaczego? Ano dlatego, że jak już mówiłem w wielu poprzednich filmikach, SID jest układem cyfrowym, ale z elementami analogowymi i niestety sprzętowa emulacja tego układu na bramkach FPGA nie jest w stanie dobrze, albo nie jest w stanie praktycznie w ogóle odwzorować tej analogowej części tego układu. Jeśli natomiast mamy do czynienia z emulacją programową, to okazuje się, że ta część analogowa jest już całkiem dobrze emulowana. Mówię tutaj cały czas oczywiście o emulacji układu 6581, tego starszego układu, tego układu, w którym ta część analogowa była, można powiedzieć, troszkę uszkodzona, ale to uszkodzenie, ta niezgodność ze specyfikacją powodowała to słynne brzmienie, to słynne, kochane przez wszystkich brzmienie tego układu. Jeśli bowiem chcemy emulować ten nowszy układ 8580, to okazuje się, że układy FPGA, układy ze sprzętową emulacją naprawdę radzą sobie na tym polu bardzo dobrze i trudno jest usłyszeć różnicę między graniem oryginalnego 8580 a emulowanego 8580 emulowanego sprzętowo. Co ja będę Wam jednak mówić? Po prostu posłuchajcie i sami sprawdźcie, czy słyszycie różnicę. Na początku gra Buble Boble, gra stara, znana i chyba każdy zna temat muzyczny z tego tytułu. Posłuchajmy, jak zagra go stary SID i ARMSID. Różnicę tutaj można usłyszeć. Akurat SID, który ja posiadam w tym komputerze, jest SID-em, który naprawdę posiada mocne przestery i naprawdę słychać tą jego analogowość.
ARMSID gra całkiem ładnie, ale trochę mniej buczy, trochę mniej brzęczy. Musicie jednak pamiętać, że to, że akurat ten mój SID tak mocno brzęczy, to jest tylko przypadek, bo każdy egzemplarz starego SID-a brzmi zupełnie inaczej i zakres tego brzmienia jest naprawdę szeroki. Akurat ten SID, który ja posiadam u siebie w tym komodorku, jest naprawdę brzęczącą wersją, ale równie dobrze możecie trafić na takiego SID-a, w którym to brzęczenie aż tak mocne nie będzie. I wówczas aż takiej dużej różnicy między SID-em a ARMSID-em nie usłyszycie. Druga ścieżka dźwiękowa, jaką dla Was przygotowałem, to oczywiście ścieżka dźwiękowa z gry Gianna Sisters. No, film o SID-zie bez tej gry po prostu nie może powstać. Posłuchajcie. Jest tutaj słyszalna pewna różnica między SID-em a ARMSID-em, ale jak sobie tak słucham tej muzyki, jak sobie słucham tego dźwięku, to dochodzę do wniosku, że to tak naprawdę mój SID gra gorzej od tego ARMSID-a i jakbym tak generalnie chciał sobie posłuchać jakiejś muzyczki z Gianna Sisters, to wydaje mi się, że ona po prostu na ARMSID-zie w tym momencie brzmi nawet lepiej niż na oryginalnym moim SID-zie. Przypominam, na akurat tym konkretnym moim SID-zie. No, takie są przynajmniej moje wrażenia. Trzecia ścieżka dźwiękowa, jaką wziąłem tutaj na warsztat, to gra ścieżka dźwiękowa z gry Commando. Jest to naprawdę kultowy kawałek. Posłuchajcie, jak jest odgrywany przez te dwa SID-y. No i tutaj nie słychać różnicy. No ja przynajmniej nie słyszę tutaj żadnej różnicy między graniem oryginalnego SID-a, a graniem ARMSID-a. No i to tylko pokazuje, że ten ARMSID gra naprawdę, naprawdę dobrze. Po prostu gra jak jakiś konkretny stary SID. Tak mi się przynajmniej wydaje, że po prostu on gra jak jakiś konkretny stary SID, który akurat nie zgadza się w barwie i brzmieniu z tym SID-em sprzętowym, który ja posiadam. Ale on po prostu gra inaczej. Na pewno nie gra gorzej. No i muszę powiedzieć, że w tym momencie wydaje mi się, że ARMSID to jest chyba najlepsze rozwiązanie, jakie można włożyć do Commodorka, żeby zastąpić starego SID-a. No przynajmniej najlepsze z tych, które testowałem, a testowałem ich już naprawdę sporo. No, zapytać jeszcze oczywiście możecie, jak ten SID sobie radzi, jak ten ARMSID sobie radzi z emulacją procesora 8580, ale tutaj odpowiedź jest oczywista. W związku z tym, że ten procesor nie jest aż tak analogowy, a mówiąc inaczej, że w tym procesorze filtry działają już w sposób liniowy, to tak naprawdę nawet układy FPGA, nawet te najprostsze układy jak SwimSeed już całkiem sobie dobrze radzą z jego
emulacją. Bardzo też sobie dobrze radzi UltiSeed, który wmontowany jest w Ultimate 64. I między innymi dlatego też porównuję tego Armseeda, za chwilę porównamy tego Armseeda nie z oryginalnym układem 8580, a z UltiSeedem. Jestem ciekaw, czy usłyszycie jakąkolwiek różnicę między działaniem tych dwóch emulowanych układów. Jeden sprzętowy, drugi programowy. No i tutaj tak naprawdę różnicy żadnej nie słychać pomiędzy UltiSeedem a Armseedem. I jakbym Wam puścił muzykę z oryginalnego układu 8580, też byście tak naprawdę żadnej różnicy nie słyszeli. Jest to bowiem układ, który jest bardziej syntezatorowy, ma taką bardziej cyfrową charakterystykę i naprawdę jest go dużo prościej emulować. I nawet te prostsze emulatory, takie jak SwinSeed, jakoś sobie z emulacją 8580 radzą, a Armseed robi to wręcz fenomenalnie. W tym momencie polecam więc Wam Armseeda jako doskonały zamiennik oryginalnego układu Seed dla każdego Commodorka. Możecie go sobie włożyć i programowo wybrać, co jest bardzo fajną opcją, programowo wybrać, czy ma on grać jako stary Seed, którego emulacja w tym momencie jest naprawdę bardzo dobra i myślę, że mało kto jest w stanie w tym momencie usłyszeć jakąkolwiek różnicę między oryginalnym starym Seedem a tym Armseedem, ale też możecie go sobie ustawić w tryb działania nowego układu, co jest szczególnie ważne, jeśli chcecie sobie pograć w jakieś nowsze gry lub posłuchać demek, obejrzeć demka i posłuchać muzyki z tych demek, ponieważ nowsze demka już oczywiście są pisane pod nowszy układ dźwiękowy. Na zakończenie chciałbym bardzo serdecznie podziękować Krzysztofowi, naszemu widzowi, który podesłał nam tego Seeda, pożyczył nam tego Armseeda do testów i podesłał go w takim super świetnym pudełku, w takim super świetnym kartridżu. Bardzo, bardzo dziękuję za udostępnienie nam tego sprzętu do testów. To wszystko, co chciałem Wam powiedzieć w tym filmie. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału, zapraszam do wspierania naszego kanału i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Pozdrawiam Was serdecznie, Borg Retrogralnia.